Witamy Państwa serdecznie po dłuższej przerwie w magazynie PlayArena Lubin.pl TV. Witam Państwa, Łukasz Lemanik i mój Paweł gość. Łopaciński. Witam Cię, Paweł. Pierwsze pytanie, powiedz, jakie to uczucie zostać powołanym do reprezentacji Polski w minifutbolu? To jest uczucie po prostu nie do opowiedzenia. To jest po prostu coś, czego każdy zawodnik, praktycznie rzecz biorąc, nie może się spodziewać. To jest po prostu zaszczyt zagrać w koszulce reprezentacji Polski. Być na zgrupowaniu, być między ludźmi, mieć takiego selekcjonera, który po prostu nas odpowiednio ustawia, który nas koryguje, który robi taktykę pod nas, pod zespół. I to jest po prostu zupełnie inna bajka niż taki poziom okręgówki, w którym właśnie gram. Dla Ciebie to było zaskoczenie, dla nas trochę mniejsze, bo widzieliśmy Twoje spotkania podczas tych decydujących meczów i wypadałeś naprawdę dobrze. Jak z Twoją formą obecnie? Obecnie to raczej z tą formą to jest ciężko, ponieważ od 2 lat praktycznie nie trenuję na bramce, cały czas gram w polu, nie mam szansy bronienia, tylko jedynie gdzie mogę sobie pobronić, to właśnie na Play Arenie i na właśnie teraz były te półfinały i te finały Mistrzostw Polski, gdzie uważam, że zaprezentowałem się bardzo, bardzo źle. Według mnie było naprawdę bardzo źle. Stać mnie na pewno na więcej. Czyli przed tobą szansa na poprawienie formy w bramce, a jeszcze trochę czasu zostało do mistrzostw. Tak, zostało trochę czasu do mistrzostw. Teraz od 20 do 23 jest zgrupowanie reprezentacji Polski, w którym mam nadzieję, że się pokaże, że przez te 3 dni udowodni selekcjonerowi, że warto na mnie postawić. Myślisz już o tym turnieju, bo zagracie z najlepszymi ekipami w Europie. Na razie o tym turnieju w ogóle nie myślę, ponieważ teraz jest zgrupowanie, jest szeroka kadra, jest 4 bramkarzy, dwóch bramkarzy odpada, także będzie naprawdę ciężko, ponieważ inni bramkarze też prezentują odpowiedni poziom, bardzo wysoki poziom, z którym będę miał problemy, ale mam nadzieję, że wyjdę z tego obronną ręką. Kto według Ciebie jest zdecydowanym numerem jeden? Czy w ogóle taki jest, jeśli chodzi o bramkę w kadrze? Nie wydaje mi się, że był taki numer, że był ktoś numerem jeden w bramce, ponieważ to z każdym zgrupowaniem są inni ludzie. Fakt, że Mateusz Szpiczko bardzo dobrze się zareprezentował na Mistrzostwach Europy, ale to myślę, że selekcjoner nie będzie na to patrzył, będzie patrzył po prostu na tych bramkarzy, którzy będą w najlepszej formie właśnie przez te 3 dni. Według Ciebie na co stać reprezentację Polski na mistrzostwach? Nie mam pojęcia na co stać reprezentację Polski. To wszystko jest w rękach naszego selekcjonera, jak on nas poustawia i w głowach naszych zawodników, tych, którzy pojadą na te mistrzostwa. Nie mam pojęcia na co stać, bo w tamtym roku drużyna pokazała, że osiągnęli ćwierćfinał, wypadli bardzo dobrze. Nie wiem, czego się można spodziewać w tym roku, naprawdę nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że reprezentacja Polski po prostu powalczy o medal. Sezon Play Areny w pełni, cele się wasze nie zmieniają, jeśli chodzi o drużynę Monaru Team. Nie, cele się nie zmieniają. Jedynie jaki cel się zmienił, to z Pucharem Lubina, ponieważ nie zgłosiliśmy drużyny do Pucharu Lubina. A cel jest cały czas ten sam: wygrana liga, wygrany półfinał i walka w Mistrzostwach Polski. Dziękuję Ci bardzo.